Wiele filmów na YouTube o wyprawach w góry, czy generalnie traktujących o hikingu, trekkingu czy bushcrafcie, podpowiada, jaki sprzęt zabrać w góry, jakie buty, jaki strój będzie odpowiedni, co może przeciwko wiatrowi, przeciwko deszczowi, jak skonfigurować plecak, co w zakresie nawigacji. Często te filmy to prawdziwe skarbnice wiedzy, zawierają wiele cennych informacji, informacji często pozornie oczywistych. Ale oczywistych dopiero wtedy, jak się już samemu wie co i jak, lub raz czy drugi doświadczyło się na własnej skórze pewnych błędów w tym zakresie. I niewątpliwie warto te filmy oglądać, bo jak widać i słychać z różnych doniesień prasowych, często zdarza się, że służby ratunkowe są podrywane, bo muszą interweniować i ratować czy to przemarzniętych, czy skontuzjowanych turystów, nawet z pozornie yy, prostych szlaków. Przy okazji ich oglądania zauważyłem, że nie zawsze zwraca się w nich uwaga na pewne drobiazgi. Elementy ekwipunku takie mniej oczywiste, często niepozorne, wcale nie kosztujące fortuny, czy nie będących przejawem jakichś kosmicznych technologii. Elementy ekwipunku, które mogą nam ułatwić życie podczas wyprawy, poprawić jej bezpieczeństwo, a przynajmniej zapewnić większy komfort. Prawdę mówiąc, sam się nieraz zastanawiałem, czemu ludzie ich nie zabierają na szlak. Czy to wynika z braku pewnego planowania, przewidywania? Czy ze zwykłego zapominalstwa. W każdym razie, nieraz moi towarzysze, nawet tylko kilkugodzinnej wycieczki, byli na równi zaskoczeni faktem, że to czy tamto, mówiąc na razie tajemniczo, zabrałem ze sobą, miałem ze sobą pewne drobiazgi, jak i też byli mi wdzięczni za ich zabranie. A jakie to rzeczy, jakie to elementy ekwipunku, dowie się z tego krótkiego filmu. Myślę, że będzie i pożytecznie, i wesoło. Dodam tylko, że prezentowane w filmie rzeczy należą. Do mnie sam te rzeczy czy te elementy yy, kupiłem, nie jest to więc żadna płatna promocja, nie jest to żadne lokowanie produktów. Więc już nie przedłużam i zaczynamy. Nawodnienie podczas wyprawy, to wiadomo, ważna sprawa i prawdopodobnie jedną z pierwszych rzeczy na Twojej liście, yy, rzeczy jak do spakowania, to będzie bidon lub bukłak na wodę. No dobrze, ale ile tej wody? Aby nie było za ciężko, ale z drugiej strony, co jak nie wystarczy? Ludzie mają pewną tendencję do niedocenienia czy niedo umiejętnego yy, oszacowania zapotrzebowania w tym zakresie i często nie wiedzą ile wody zabrać na wycieczkę. Albo podchodzą zbyt ambitnie i biorą jej za mało, albo zbyt asakurancko i zabierają jej za dużo niepotrzebnie dźwigając. Jeśli wybierasz się w teren, gdzie wiesz, że będziesz regularnie mijał jakieś źródła, potoki, strumienie, będziesz podróżował wzdłuż rzeki, jeziora, w każdym razie będziesz mógł z nich zaczerpnąć i w razie czego pić wodę, to musisz pamiętać, że nie zawsze to jest bezpieczne. Woda w górach może nam się wydawać, że jest nieskazitelna, kryształowa, wręcz czysta, technicznie bezpieczna do picia. Pijąc bezpośrednio ze źródełka wysoko dziś w górach, prawdopodobnie tak będzie, ale w wielu przypadkach, szczególnie gdy pobieramy wodę z ujęć gdzieś niżej, już tak nie jest. Zatem im niżej tym czystość chemiczna i biologiczna wody może być dla nas większą zagadką i bezpośrednie picie wody z takiego źródła może być bardziej ryzykowne. W takiej wodzie mogą być bakterie, drobnoustroje czy pierwotniaki unoszące się w wodzie, takie jak na przykład cysty pierwotniaka Giardia lamblia, powodująca taką chorobę gardiozę, czyli pasożytnicze zakażenie układu pokarmowego, ale też wiele innych naprawdę szkodliwych rzeczy może w takiej wodzie się znajdować. Oczywiście wodę możemy zagotować i problem pozornie rozwiązać. Tylko, że trzeba będzie wtedy ze sobą jeszcze naczynie, w którym tą wodę podgrzejemy czy zagotujemy, jakiś palnik czy inne ustrojstwo, na którym właśnie będziemy mogli tą wodę zagotować. Samo gotowanie też chwilę potrwa, szczególnie gdy kubek, który mamy do podgrzania jest niewielki i dla większej liczby osób będziemy musieli ten proces powtarzać kilka razy. Kwestia też jest, czy możemy w danym miejscu rozpalić ognisko, a jeśli nie, to... Czy mamy ze sobą spakowany w plecaku na przykład kartusz z gazem, jakiś palnik czy kuchenkę taką polową, którą będziemy mogli wykorzystać. A to też i dodatkowe koszty i sprzęt do noszenia, który też swoje waży. Małe szanse, aby ktoś takie rzeczy zabierał, zwłaszcza na kilkugodzinną wyprawę. Dlatego proponuję tutaj dwie alternatywy. Pierwszą jest zabranie ze sobą filtra do wody. Czasem takie filtry są już zintegrowane z półkłakiem czy bidonem, Czasami są oddzielnie do zakupienia, ale łatwo je pomontować, zintegrować. Czasem to będzie osobny, podręczny zestaw do filtracji, który moim zdaniem też się będzie świetnie sprawdzał. Pozwala on przefiltrować od razu dosyć sporą liczbę wody. Ja osobiście używam właśnie takiego zestawu y jakby osobnego, niezintegrowanego. Ma on niewielkie rozmiary, pozwala na łatwe schowanie do plecaka, do jego bocznej kieszeni i po prostu sięgam po niego, gdy potrzebuję, gdy przechodzę do jakiegoś urdełka, strumienia, łatwo mogę do niego nalać wody i potem poprzez ten filtr przelać do innego naczynia albo po prostu bezpośrednio z tego, z tego bukłaka z filtrem już tą wodę bezpośrednio spożywać. Przy takim rozwiązaniu nie muszę brać nie wiadomo ile wody na zapas, łatwiej, szybciej mi się poruszać Mniej się męczę, czyli i zwiększam swoje bezpieczeństwo i kont, yy, yy, komfort przemieszczania się w terenie. Ceny filtrów wahają się od nieco ponad 100 zł do nawet yy, kilku, kilkuset złotych za bardziej złożone yy, rozwiązania. No i jeden filtr, trzeba pamiętać, że to też nie posłuży nam na zawsze, tylko no, co jakiś czas trzeba go yy, wymieniać, zastępować nowym, podobnie zresztą jak z filtrami np. w ekspresach do kawy. Więc korzystanie z filtrów, no, będzie to jakiś tam pewnie zauważalny wydatek, ale na niektóre wyprawy zdecydowanie warto filtr ze sobą zabrać. Na pewno tańszą, też całkiem niezłą alternatywą mogą być tabletki do uzdatniania wody. Ich koszt to jest minimalny, bo mówimy o 20, może 30 zł za opakowanie. A w opakowaniu też no, nie jest to tabletka jedna, tylko jest ich więcej, nawet czasami może być i za 20, więc wystarczy nam na pewno na więcej niż na jedną wycieczkę. Preparaty tego typu, czy tabletki tego typu zawierają często yy, czynne substancje o no, tragicznych, trudnych do wymówienia yy, nazwach chemicznych. Generalnie w upuszczeniu są to tabletki chlorowe, substancje bezpieczne, rekomendowane czy akceptowane przez Światową Organizację Zdrowia. Tabletki takie pozwolą zdezynfekować wodę pitną, gdy nie mamy pewności co do jej jakości czy pochodzenia. Yy, no, obawiamy się, że może tam być coś w nich niebezpiecznego dla nas i prawda mówiąc na wszelki wypadek jeżeli nie mamy 100% pewności co do jakości wody przezorny zawsze ubezpieczony lepiej z tych tabletek skorzystać niż potem męczyć się z dolegliwościami żołądkowymi tabletki tego typu czy te substancje mają działanie biobójcze wobec organizmów tam zawartych eliminują bakterie grzyby wirusy i zarodniki Tabletki tego typu też mają dosyć sporą e, efektywność, ponieważ przeważnie wystarczy wrzucić i rozpuścić jedną tabletkę na liter wody e, przeznaczonej do picia. Oczywiście, no, warto zapoznać się z każdą konkretną substancją i jej, e, jej sposobem e, stosowania. Przy czym też trzeba e, zwrócić uwagę na to, że po wrzuceniu tabletki no nie możemy też od razu natychmiast tej wody spożywać. Przeważnie trzeba poczekać nawet może z pół godziny, zanim zaczniemy spożywać w ten sposób, że tak powiem zdezynfekowaną wodę. Jeśli więc nie filtr, to przynajmniej warto posiadać ze sobą taki preparat w plecaku, czy nawet zabrać na krótką wycieczkę, jeżeli się wybieramy choćby pojedyncze tabletki, schować je do kieszeni kurtki. Czy spodnik. wędrując po górach, po lasach, czy krótko mówiąc po jakichś dzikich ostępach, nieraz natrafimy na zapierające dech w piersiach widoki, innym razem natrafimy na zwierzęta, które nas mocno zestresują, mocno nas nastraszą, a jeszcze innym razem wypijemy nieprzefiltrowaną, nieodczyszczoną wodę. W każdym razie można założyć, że podczas wyprawy zdarzą się od czasu do czasu sytuacje, które wobec nas lub kogoś z towarzyszy naszej wyprawy spowodują. Bardzo ostrą reakcją przewodu pokarmowego, żołądek wywiesi białą flagę. I bez pilnego, nagłego zejścia ze szlaku, za tak zwaną potrzebą, na pewno nie pokonamy kolejnego kilometra trasy bez szans na dotarcie do schroniska czy bez szans na powrót na parking. I tu płynnie dochodzimy do kolejnego strategicznego elementu naszego ekwipunku, tak zaawansowanego technicznie wyposażenia, jakim jest papier toaletowy. Wierzcie mi, naprawdę nie jest to wcale takie powszechne i częste wyposażenie naszych plecaków. Powiesz zapewne, że w dziczy to w sumie chyba nie problem, bo przecież krzaki jakiś, pagórek czy skok za drzewo i można działać. No niby tak, ale jedną z podstawowych zasad punktów etykiety uprawnienia turystyki na łonie natury jest to, żeby pozostawiać ją w stanie nienaruszonym, czyli w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy przed naszym przybyciem. Chyba wszyscy się zgodzimy, że to naprawdę nic przyjemnego, gdybyśmy musieli co jakiś czas mijać na szlaku w lesie, na przykład czyjeś ludzkie ekskrementy, czy walający się papier toaletowy, mający wszelkie oznaki jego niedawnego użycia czy wykorzystania. Ja tam wolę zdecydowanie podziwiać inne widoki. Dlatego przysypanie jakimś piaskiem czy ziemią naszego dzieła to co najmniej minimum. Ale lepiej to zrobić w innej formie, czyli, krótko mówiąc, wykopać mały dołek, w którym zmieścimy to i owo, przysypując to właśnie ziemią czy jakimś in, inną ściółką. Taki dołek ma nawet swoją naukową nazwę. Jest to tak zwany cat hole, czyli kocia dziura, czy koci dołek i jest to nawet definicja, która ma swoje wyjaśnienia na Wikipedii. Według tego źródła cat hole to taki dołek, który powinien mieć od 6 do 8 cali głębokości. Przeliczając to na naszą miarę metryczną to od 15 do 20 cm głębokości od powinien, od powinien być potem zamaskowany tak, aby uniemożliwić zwierzętom do, tego, do jego zawartości dostęp, no bo trzeba też pamiętać, że niektóre zwierzęta są koprofagiczne i mogą, że tak powiem, szukać w tej formie pożywienia. Poza tym zamaskowanie na pewno zmniejszy też wątpliwe w tej sytuacji doznania węchowe. Warto też zwrócić uwagę, że można i to wcale nie rzadko trafić na obszary przyrody, parki na przykład narodowe, gdzie kopanie takich Dołków, czyli cat Holi jest surowo zabronione, szczególnie w rejonach, gdzie są tereny położone wyżej, gdzie klimat może też utrudniać rozkład tego typu zakopanych odpadów. Warto też zauważyć, że istnieją pewne obszary, zwłaszcza te, które są wrażliwe, jeśli chodzi o zlewiska wody. Czasem są to zlewiska docelowo wody pitnej, więc urozmaicanie jej składu, mówiąc wprost, sikami czy kupą, która no, z gleby się tam ma szansę dostać, jest na pewno. Mocno niewskazane. Dlatego zawsze ważne jest, aby sprawdzić też lokalne przepisy obowiązujące danej okolicy, zanim się tam wybierzemy, żeby nie było potem nimyłych niespodzianek. Żeby się nie okazało, na przykład, że wysokość otrzymanego właśnie mandatu czy grzywny także przełoży się na, nagłą, na nagłe wydalenie przez nas zawartości naszego żołądka. Ale wiadomo, jak człowieka już przyciśnie, to pewnie w takiej sytuacji zapomni o regulaminie, natomiast warto, aby nie zapomniał o posprzątaniu. Wykopanie dołka rękami w takiej sytuacji, no, raczej nie jest zalecane. zalecane. Butem czy kopanie patykiem no, trochę się zejdzie, więc nie jest to także rekomendowana technika, tym bardziej, że jeżeli sprawa jest pilniejsza, to możemy nie mieć czasu na kopanie. A przy przedłużającym się kopaniu może się niestety okazać, że jeszcze pilniejsze niż kopanie dalsze dołka będzie zmienienie pilne bielizny. Dlatego warto mieć ze sobą jakąś mini czy mikro łopatkę, saperkę, która nam pozwoli sprawnie wykopać dołek i potem go równie sprawnie zasypać. Taka łopateczka czy mini saperka oczywiście też świetnie się sprawdzi nie tylko w tym omawianym właśnie celu. Przyda się także przy drobnych pracach polowych, przy rozkładaniu jakichś rzeczy, zasypywaniu ogniska, no na pewno znajdziemy dla niej więcej zastosowań, a naprawdę wiele nie waży, wiele miejsca w plecaku nie zajmie. Warto też taki, powiedzmy przyrząd, element, ekwipunku czy gadżet posiadać. Zapewne część z widzów kojarzy takie hasło reklamowe, zawsze sucho, zawsze pewnie. Tylko w tym przypadku nie chodzi akurat o reklamę podpasek jednej z danej firmy, tylko chodzi o parę zapasowych skarpetek. Skarpetki to pozycja, element ekwipunku, który moim zdaniem wędrowcy powinni dać do swojej listy czy dodać do swojej listy must have. Łatwo na trasie przemoczyć buty, ale trudno zabrać ze sobą zapasową yy, parę butów. Natomiast skarpetki dużo miejsca nam nie zajmą. Mokre skarpetki z kolei to także prosta droga do przeziębienia, ale to powiedzmy nieco później. Na trasie to szybka recepta na Poprzecieranie sobie skóry, porobienie sobie pęcherzy, odparzeń, zarówno w obszarze palców, jak i pięt. Doraźnie z całą pewnością, mocno nam to skomplikuje i utrudni dalszą, dalszą wędrówkę. I tu warto od razu też doprecyzować, że nie chodzi mi tutaj o dowolne skarpetki, tylko takie nieco lepszej jakości skarpetki, najlepiej po prostu dedykowane, przeznaczone do turystyki, do wędrówek. Oczywiście można powiedzieć, że lepsze suche jakiekolwiek skarpetki niż żadne, ale to nie jest tak do końca. Dlaczego tak uważam? Ponieważ popularna, w zasadzie rozpowszechniona w większości czy w wielu artykułach odzieżowych, zwłaszcza jeśli chodzi o bieliznę, bawełna, nie jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem. Bawełna ma generalnie tendencję do wchłaniania wilgoci. Zatrzymuje wilgotne środowisko w bucie, przy stopie, co prawdopodobnie spowoduje. A właśnie co najmniej dyskomfort nawet jeżeli nie wpadniemy do kałuży to na skutek spocenia się nogi, na skutek wysiłku ta skarpetka sama niejako w sposób naturalny kumulując właśnie poprzez bawełnę tą wilgoć spowoduje, że ta skarpetka będzie mokra i narażamy się właśnie na wspomniane już obtarcia czy to palców, czy pięt dlatego moim zdaniem dużo praktyczniejsza skarpetka jeśli chodzi o materiał, z którego jest zrobiona to skarpetka czy skarpetki z włókien czy z materiałów syntetycznych. Najlepiej jeszcze z odrobiną srebra, które ma działanie antybakteryjne i także sprawdzi się w tym zakresie wełna. Ona też na pewno będzie lepszym materiałem, lepszym błuknym dla tych skarpetek niż skarpetki bawełniane. Poza tym, moim zdaniem, też dobrze by było, aby to były skarpetki tak zwane bezszwowe. To także zwiększa komfort i zmniejsza ryzyko obtarcia choćby w strefie palców. Pamiętaj też, że twoje stopy z natury są różne i tu Cię być może zaskoczę, ale masz lewą stopę i prawą, choć podobne, to są jednak różne. Więc polecam poszukać pary skarpet no takich właśnie dedykowanych do turystyki, uwzględniających ten doniosły fakt, że masz stopę lewą i prawą i oznaczonych odpowiednio. L lub R, czyli do stopy lewej i prawej, tak aby no, uwzględniać tą różnicę. I taki, takie skarpetki po prostu lepiej dopasowują się do stóp, mają y, mniejszą tendencję do suwania się podczas wyprawy. Warto też pamiętać o wysokości tych skarpetek, dlatego że no, za niskie skarpetki nie będą chronić stopy, tutaj nogi w zasadzie w górnej części buta, więc też niestety możemy się wtedy narażać na jakieś obtarcia. Z kolei długie skarpetki, no to przy ok z kolei mogą być jakimś tam yy, kłopotem, jeśli chodzi o zawijanie się ich. Mogą nie do końca układać się na przykład ze spodniami, z jakimiś yy, stop butami. Więc warto też jakby na, ten, na ten drobny element zwrócić uwagę. Kolejną wartą zabrania rzeczą, nawet na kilkugodzinną, krótką wyprawę, są mapa i jakieś urządzenie do nawigacji. Chodzi mi o to, że prawie każdy, kto wędruje, ma przynajmniej jedną z tych rzeczy. I zaryzykuję tezę, że będzie to nawigacja i mapy w telefonie. Warto też, aby to była mapa działająca offline. Dlaczego? To już wyjaśniałem w innych filmach na moim kanale. Linki do nich znajdziesz w opisie pod tym filmem. Sam kilka razy byłem pytany na szlaku, czy wiem gdzie jak dojść, dokąd prowadzi dany szlak. Co to na przykład ta góra w pobliżu, albo co to za miejscowość tam gdzieś jest widoczna w oddali. Kilka razy zdarzyło mi się, że sam się trochę zgubiłem. W tym sensie zgubiłem, że na przykład w terenie leśnym, gdzie trudniej o charakterystyczne elementy krajobrazu, które pozwolą. Jakby nawigować czy określić naszą lokalizację. Miałem problem z wyznaczeniem dalszego kierunku marszu i bez sprawdzenia swojej lokalizacji właśnie na mapie czy kompasie nie byłem w stanie kontynuować. Takie rzeczy się mogą przydarzyć, ponieważ ludzie często zapominają o tym, że w górach czy w rozległych obszarach leśnych, zdala, że tak powiem, od cywilizacji, co zresztą jedno drugiego nie wyklucza, często po prostu nie ma internetu albo jest zbyt słaby, żeby korzystać z aplikacji ciągnących danych po sieci. Mapy Google prawdopodobnie nie pomogą Ci więc w wędrówce, gdy znajdziesz się poza zasięgiem sieci telefonu komórkowego, czy poza zasięgiem Internetu. Nie będziesz miał wtedy pojęcia, gdzie jesteś, jak ewentualnie z tego miejsca wrócić. Oczywiście podstawy matematyki, umiejętność posługiwania się mapą, jakieś elementy, kartografii, czy obsługa prostego nawet kompasu, są bardzo przydatne i zachęcam Cię, abyś się na tym znał, aby znalazł chwilę na naukę i zdobycie praktyki w tym zakresie, ale to niestety też. Wymaga odrobiny czasu. Tego rodzaju rzeczy wymagają też wprawy, w związku z tym większość początkujących wędrowców prawdopodobnie nie spędzi weekendu ucząc się, aby nawigować na tych mapach, jak się nimi posługiwać, jak zorientować mapę względem kompasu. Zwłaszcza, że po prostu zawsze pierwszą myśl będą kierować w stronę telefonu i łatwiejsze będzie pobranie tutaj mapy, czy nawet map offline do naszego aparatu telefonicznego. I może nie instaluj od razu wszystkiego, e jak popadnie, tylko przed wyprawą skup się na tym, co jest najbardziej potrzebne, co sprawdzi się w danym regionie mapy, yy, które ci będą czy obsługa ci będzie pasować. Lepiej zgrać mniejsze obszary mapy, ale takie z większą dokładnością, niż odwrotnie. W końcu, gdy się zgubimy w jakimś terenie, to nie planujemy od razu dotarcia na drugi koniec kraju, tylko skupimy się na tym, jak dotrzeć do najbliższego schroniska, parkingu czy innych obszarów z cywilizacją i miejsc, gdzie odzyskamy zasięg sieci komórkowej czy internetu. Linki do filmików o tej tematyce z mojego kanału zamieszczam w opisie pod filmem. Natomiast nawracając do wątku, im lepsze, im lepsze dokładniejsze narzędzie nawigacji, im dokładniejsza mapa papierowa czy ta wgrana do telefonu, tym lepiej. I w ten sposób jest mała szansa, że się zgubisz. Będziecie mogli oczywiście zobaczyć, gdzie są strumienie, poznacie nazwy szczytów i ogólnie będzie miło bawić się w eksplorowanym właśnie terenie. Zgubienie czy nieposiadanie tych informacji w górach może być naprawdę przerażające, ale tak naprawdę chodzi o to, że skomplikuje nam powrót, dojście, dotarcie do celu i na pewno podnosi ryzyko całej wyprawy. Zresztą tu warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. A co stanie się, gdy twój telefon się zepsuje? A co jeśli dostanie się do niego woda i po prostu już nie będzie działał? Cóż, oczywiście wiadomo, że. Zakładamy, że weźmie ze sobą mapę i kompas, ale szczerze mówiąc, najbardziej prawdopodobna rzecz to jest taka, że po prostu skończy się bateria i tyle. Poza tym, wiele osób, szczególnie panie, używają telefonów do fotografii. Będziecie miać piękne plenery, ładne widoki, więc ten aparat telefoniczny w roli aparatu fotograficznego też będzie na pewno wykorzystany co tylko przyspiesza degradację czy wyczerpanie się baterii. Dlatego warto też. Rozważyć wykorzystanie innych narzędzi niż telefon do nawigacji poza zasięgiem. Temat ten poruszałem też na, na innych kanałach, na moim filmie, lecz, dlatego serdecznie zapraszam do ich, do ich obejrzenia. Jak już mówimy o rozładowaniu telefonu, a dokładniej baterii w telefonie, to kolejną rzeczą, jaką polecam początkującym, jest pamiętanie, żeby zabrać ze sobą zewnętrzny akumulator. Wiele osób używa, tak jak wspomniałem, telefonu jako aparatu fotograficznego czy kamerki, co jest zresztą przy dzisiejszej technice i jakości zdjęć, jakie one dostarczają, całkowicie zrozumiałe. To jednak, jak się łatwo domyślić, skutkuje tym, że konsumpcja zapasu prądu w baterii telefonu jest duża i poziom szybko spada, a w dodatku przełączenie telefonu w tryb nawigacji to zużycie baterii tylko będzie przyspieszać, w związku z tym no, w sytuacji jakiejś podbrankowej. Gdzie będziemy chcieli naprawdę mocno skorzystać z tej nawigacji, z map, możemy się niestety niemiło zdziwić. I oby to zdziwienie już nie było e, tak duże, żeby nie trzeba było znowu korzystać z porad e, wcześniej już omówionych w zakresie komfortu i etykiety. Zatem zapasowe baterie, albo bardziej uniwersalne rozwiązanie, tutaj to Powerbanki. Oczywiście e, nie muszą być tutaj jakieś bardzo duże, bardzo pojemne. Tutaj mam na myśli taki średniej wielkości 20 tysięcy mAh. To wystarczy przy jednodniowych wycieczkach całkowicie, może być nawet mniejszy. W każdym razie pozwoli nam to spokojnie naładować czy doładować telefon. Przy jakimś nieco większym powerbanku także doładujemy nawigację, czy nawet niewielką latarkę, gdyby była taka potrzeba. No i oczywiście pamiętając o powerbankach, nie zapomnij o odpowiednich kabelkach wejściowych, aby pasowały, bo niestety standaryzacja czy unifikacja w zakresie kompatybilności wtyczek do różnych urządzeń no jest dosyć na niskim poziomie cały czas. Więc oczywiście może się zdarzyć, że w jakimś pośpiechu weźmiemy powerbank bez kabelków albo myślimy, że mamy kabelki, ale po rozpakowaniu przy próbie podpięcia okaże się, że mamy np. do tabletu zamiast do telefonu mamy wejściu USB-C, myśmy wzięli lightning albo coś innego i w zasadzie użyteczność takiego rozwiązania będzie zerowa. Obrona czy zapobieganie przemarznięciu. Czy to na skutek przemoczenia, czy spadku temperatury może się zdarzyć, że my, czy ktoś z naszej radosnej wycieczkowej ekipy poważnie zmarznie. A ten stan, czyli poczucie zimna, chłodu, to nie tylko droga do choroby, ale także i zagrożenie dla zdrowia. Może utrudniać nam dobrą i logiczną ocenę faktów, może wywoływać niepotrzebny stres, lęk, czy nawet atak paniki. A to jest jedna z ostatnich rzeczy, których byśmy sobie życzyli podczas przebywania gdzieś na odludziu, na trasie, na szlaku czy w górach. W takiej sytuacji prawdopodobnie z pomocą będą mogły nam przyjść, o ile oczywiście zadbamy o to i zabierzemy je, elektryczne albo chemiczne ogrzewacze. Elektryczne ogrzewacze to taka forma małego powerbanku, który ma także dodatkowo funkcję grzania, ale zdecydowanie lepszym moim zdaniem rozwiązaniem, bardziej poręcznym i lżejszym jest, czy są ogrzewacze chemiczne. W ogrzewaczach tego typu, jakie ja na przykład zabieram często na swoje wyprawy w zimie, czy to na nart, czy nawet na takie dłuższe spacery po parku, taki ogrzewacz, który się mieści w kieszeni, to woreczki z proszkiem żelaza, który wydziela ciepło przy kontakcie z tlenem. Ogrzewacz tego typu, taka saszetka zawiera także sulkochenną, która przyspiesza proces utleniania się żelaza. Dzięki temu ciepło w takiej saszetce jest uwalniane niemal natychmiast po otwarciu opakowania. Jego zawartość jest nietoksyczna, niepalna, zużyte grzewacze możemy bezpiecznie wyrzucić, czy nawet powinniśmy wyrzucać do kosza na śmieci. Preparaty tego typu są często co do wielkości uniwersalne, natomiast mogą być też wersje dedykowane zarówno do stóp, jak i do rąk, różnią się trochę wielkością, grubością. Pozwolą dosyć szybko skutecznie ogrzać stopy, dłonie, czyli jakby no, części ciała, które są szczególnie narażone na wychłodzenie czy odmrożenie, ale oczywiście nie tylko część tego typu saszetek preparatów ma także taśmę samoprzylepną, którą można dzięki temu podkleić, czy to wewnątrz buta, czy właśnie do swetra, czy pod kurtkę, czyli też w innych częściach ciała i garderoby. Tu na koniec jeszcze tego punktu jedna ważna uwaga, czy przestroga w sytuacji, gdy ty lub ktoś z Twoich y, towarzyszy, podróży odmroży sobie, odmrozi sobie już skutecznie ręce na skutek mrozu czy kontaktu ze śniegiem, to odmrażanie w tym przypadku takiej osoby poszkodowanej powiesz specjalistom, nie kombinuj samemu. Jeśli oczywiście wiesz, jak w takiej sytuacji działać, masz takie doświadczenie, to działaj. Jeśli jednak nie, to pamiętaj, że jakby takie no, szokowe y, rozgrzewanie. Części ciała, zmrożonej części ciała poszkodowanego, no wcale mu się nie musi dobrze przysłużyć. Dlatego, jeżeli nie masz pewności, lepiej wezwij pomoc, niż próbując nawet w ramach dobrych chęci działać, gdzie możesz tylko zaszkodzić. Pamiętaj to, bo to niestety też czasami się wcale nie tak rzadko zdarza. Zapewne nieraz byłeś w miejscu, gdzie komary czy inne meszki czy muszki dawały tak czadu, że nie można się było na niczymkolwiek skupić poza ich. Odganianiem, a chwila odpoczynku w takich okolicznościach sprawiała, że czuliśmy się jak danie główne wśród latających leśnych yy, biesiadników. W takich okolicznościach wiadomo, trzeba zapomnieć o komforcie i radości z wycieczki. Gdy więc wybierasz się latem, zwłaszcza w tereny wilgotne, leśne, okolice zbiorników wodnych, masz niemal gwarancję na kontakt z tymi leśnymi czy łąkowymi krwiopicami. Zatem warto zabrać jakiś sprawdzony środek odstraszający komary, meszki czy, czy kleszcze. Czasami może się też okazać, że spray na owady po prostu nie wystarczy i potrzeba jakiejś dodatkowej ochrony dla głowy, twarzy, szyi, czyli jakaś mała mobilna moskitiera też może być przydatna i mile widziana. Natomiast jeśli podróżujesz w grupie, no to trudno sobie wyobrazić, czy zabierzesz zapas moskitier dla wszystkich, dla większej liczby uczestników, więc tutaj preparat spray to taki minimum, który warto zabrać ze sobą. Są różne związki chemiczne. Yy, można dobrać naprawdę coś, na co będziemy dobrze reagować. Komary będą odstraszane, a my nie będziemy mieli odczynów alergicznych. Taki preparat yy, z tą pewnością wiele miejsca nam nie zajmie, wiele nie waży. Sam się popikasz, a przy okazji podratujesz innych. I na koniec dzisiejszej wiliczanki pozycja, która w moim odczuciu może pewne yy, spory generować. Wiele wędrowców, wielu wędrowców, szczególnie na zagranicznych portalach czy filmach na YouTubie, ale Kręconych przez y, autorów, na przykład Stanach Zjednoczonych, wskazuje na jej przydatność. Można obejrzeć filmiki wskazujące, wskazujące zastosowanie tej rzeczy w praktyce. A mowa jest o miotacza gazu przeznaczonych do obrony przed y, dużymi, agresywnymi zwierzętami. To są gazy pieprzowe, jednak y, o nieco innym składzie, silniejszym składzie niż w przypadku do samoobrony wo wobec y, natarczywych osób. Gazy tego typu cechuje też znacznie wyższa ostrość i skuteczność. Często też pojemnik sam jest znacznie większy, ale też dzięki temu i zasięg takiego preparatu jest większy. W związku z tym, na szerszym obszarze ma większą skuteczność, jeśli chodzi o zniechęcanie przeciwnika, w tym przypadku, jak się zakłada, zwierzęcia, agresywnego zwierzęcia, do zbliżenia się do nas czy do samego ataku. Oczywiście po obejrzeniu na przykład takich filmików na YouTube, czy nawet samemu, łatwo sobie można wyobrazić sytuację, gdy taki gaz faktycznie nas uratuje, ale czy na pewno często będziemy w takiej sytuacji, że będziemy go potrzebować? Mnie osobiście zdarzyło się kilka razy widzieć na szlaku, czy to wilki, czy właśnie niedźwiedzie, i szczerze mówiąc, nigdy nie było sytuacji, w której bym nawet rozważał użycie tego typu rozwiązania. Wilki. Raczej nie podchodzą, nie zbliżają się za bardzo do ludzi, nie są ciekawskie, są raczej płochliwe i bliskie spotkanie z nimi tak naprawdę jest raczej mało prawdopodobne. W praktyce zatem zostaje potencjalnie dzik, ewentualnie e e e e e e niedźwiedź. Zwierzaki, które są e e w zasadzie z natury, lubią być przynajmniej ciekawskie i potrafią być agresywne, szczególnie gdy e chronią młode. I prawdę mówiąc, mi się wydaje, że tutaj najlepszym rozwiązaniem to jest po prostu zdrowy rozsądek. Nie podchodzenie zbyt blisko, nieprowokowanie tych zwierzęt, zwierząt, spokojne wycofywanie się yy, mogą być lepszymi rozwiązaniami, na pewno bezpieczniejszymi dla wszystkich niż od razu sięganie yy, pomiotacz gazu. Wydaje mi się wręcz też, że sama świadomość posiadania takiego miotaczu gazu przy spodniach czy w plecaku może skłaniać nas do pewnej. Brawury, chęci podejmowania większego ryzyka, mniejszej czujności, czy wręcz nawet zachęcać do jakiegoś takiego, no przepraszam za wrażenie, kretyńskiego pomysłu, jakim jest próba przetestowania właśnie takiego miotacza gazu na jakimś Bogu ducha winnym zwierzaku. Trzeba też pamiętać, że w wielu parkach narodowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkanie Misia jest wysoce prawdopodobne, jest wprost komunikowany zakaz używania tego typu rozwiązań, czyli miotaczy gazu. Dlatego, jeśli już zdecydujemy się na zabranie miotacza gazu ze sobą na wycieczkę, to naprawdę podchodzimy do tego świadomie i odpowiedzialnie. Powinniśmy wcześniej wiedzieć, jak się tym posługiwać, jaki typ, tryb, typ gazu posiadamy, czy na przykład strumień, czy chmura, bo to też jest ważne podczas jego potem wykorzystania w praktyce i tak, żeby to wykorzystanie, jeżeli już taka konieczność się pojawi, było po prostu racjonalne i bezpieczne dla nas i dla towarzyszy wyprawy. Jeśli zdecydujesz się zabrać gaz, to nie zapomnij też zabrać chustaczek do neutralizacji te, tego typu gazu pieprzowego. Jeśli z kolei nie masz wprawy, nie masz doświadczenia z używaniem tego typu gazu, to jest bardzo wysoka, wysokie prawdopodobieństwo, duża szansa, że to właśnie ty będziesz jedyną ofiarą niepotrzebnego jego użycia, czego oczywiście no, zdecydowanie ci nie życzę. To by było na tyle dzisiaj w tym filmie. Wyszedł nieco dłuższy niż pierwotnie zakładałem, natomiast no, mam nadzieję, że treści w nim zawarte będą. Dla Ciebie pomocne, okażą się być przydatnymi. Jeśli też tak uważasz, to oczywiście wyraź to kciukiem w górę, to stanowi dla mnie jakąś tam dodatkową y, motywację do tworzenia do pracy nad kolejnymi filmami. Jeśli jeszcze kanału nie subskrybujesz, to też proszę rozważ jego subskrypcję. Zaznaczesz dzwoneczek, żebyś miał na bieżąco informacje o kolejnych nowych pojawiających się na tym kanale treściach. Tak jak powiedziałem, z mojej strony na dziś to wszystko. Dziękuję serdecznie za wspólne obejrzenie filmu. Pozdrawiam Cię, cześć!